Dotarłem już na miejsce moich poszukiwań, na kolejną plażę w moich okolicach. Jak sami widzicie w tle, jest to bardzo atrakcyjne miejsce. Bardzo dużo osób tutaj przybywa, żeby w tym leśnym zakątku wypocząć i poplażować. No zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z sita, jak będzie darzyło mi szczęście. Dzisiaj używam mojego zestawu Nocta Multi Amphibio ze słuchawkami wodnymi, sito, no i buty marketowe z twardą podeszwą, bo dzisiaj nie zakładam woderów, będę wchodził głębiej, penetrował na głębszych partiach wody tą plażę. Dzisiaj planuję szukać drobnych rzeczy. No, oczywiście oprócz monet liczę na to, że trafi mi się jakaś biżuteria. W związku z tym muszę odpowiednio przygotować detektor. W częstotliwościach wprowadzę zmiany, ponieważ wcześniej chodziłem na 14 kHz, czyli wykrywacz był, powiedzmy, na poziomie bardzo uniwersalnego, troszkę czuły i troszkę głęboki. Natomiast teraz go wypłycę, ale za to zrobię z niego bardzo czuły wykrywacz, w związku z tym wprowadziłem częstotliwość 20 kHz. Jeżeli chodzi o dyskryminację, ja używam bardzo niskiej dyskryminacji z racji tego, że podnoszenie dyskryminacji do góry powoduje to, że wykrywacz wycina niepożądane rzeczy, ale też domyślnie drobne złoto i inne drobne przedmioty wykonane z metali szlachetnych. Także zostawiam dyskryminację na poziomie 3. Nie kombinuję, nie wycinam, bo lepiej jeden dołek więcej kopnąć i być pozytywnie zaskoczony niż rozczarowany całymi poszukiwaniami. W związku z tym też przerzucam dyskryminację i włączam, czy włączone mam zawsze 5 tonów. To powoduje takie skutki, że drobne żelazo pokazuje mi innym dźwiękiem i przedmioty, które są ze słabego szlachetnego kruscu, one potrafią łamać sygnał, też odpowiednio dźwiękiem mi tutaj wskazuje. No po prostu ja jestem na to wyczulony i wiem, na jaki dźwięk reagować. Jeżeli chodzi o wzmocnienie, to podciągnę gain, wzmocnienie do 89. Jeżeli będzie się detektor złudzał, po prostu obniżę kilka oczek. Jeżeli będzie pracował poprawnie, to zostawię. No i tak jakby na tym etapie już przygotowałem sobie wykrywacz do szukania na tej plaży. Dostroję go jeszcze tylko sobie do gruntu. Albo spróbuję z automatycznym trackingiem chodzić. Zobaczę, jak on będzie się tutaj zachowywał. No więc co, ja jestem gotowy do pracy. Co to jest? Zobaczymy, nie wziąłem sitka do piasku, tylko duże sito do wody. Zawleczka. Nie spodziewałem się, że tutaj na plaży aż tyle sygnału będzie. Myślałem, że bardziej czysto. No ale to dobrze, świadczy i wróży o tym, że coś mnie może zaskoczyć pozytywnie. Jest tutaj sygnał. Zobaczymy, co to. Kolejna zrywka. No i plaża zaskoczyła. Renten feniśki. Co prawda stan taki podkorodowany, natomiast sam fakt, że można się tutaj spodziewać nie tylko współczesnych monet, ale też wcześniejszych, tych przedwojennych. Tylko się cieszyć. Zeszła ta narośl. Tak to wygląda. Kolejny sygnał. Folia aluminiowa.
i następna zryweczka. O. 20 groszy. Nie mamy stroju dla ciebie. Nie mogę. Pokazałem wam scenkę na żywo, jak na głębokości około 1,60-1,70 m jest ciężko znaleźć jakiś przedmiot w wodzie. Niestety trzeba się napracować, bo grunt nie jest stabilny pod nogą, woda nas wchłania do środka, także każdy sygnał to jest minimum powtórzony raz, dwa, trzy, żeby wszedł do sita. Także na żywo widzieliście, jak to wygląda. Myślę, że macie podobnie, wyraźcie swoją opinię. Dziesięć groszy. I kolejne 10 groszy. To są wszystkie moje znajdki. Część kapsli zebrałem też nie kopiąc, tylko po prostu na oko. Jak widziałem, że na piasku leży kapsel, po prostu podnosiłem i wrzucałem swoją torbę. Posegregujemy to teraz. Bardzo duża ilość kapsli i zrywek, spinka do włosów, puszka przerwana, ostre końce. Na takie rzeczy trzeba w wodzie uważać. Wyciągnąłem ją i też pójdzie na złom. No i sporo monet. Złotówka, druga złotówka, trzecia złotówka. Czwarta złotówka, piąta złotówka,
jedna dwójka. Pięćdziesięciogroszówka, dziesięciogroszówka, a to na lądzie znalazłem, nie w wodzie, 5 centów, niemiecka moneta z 1924 roku, Rentenpfennig, w złym stanie, no ale tak jak mówiłem, plaża zaskoczyła, nie tylko polskie monety, ale też pfennigówki. 2 grosze. Kolejne 2 grosze. 2 grosze i 10 groszy. 20 groszy. 2 grosze. 50 groszy. 10 groszy. 2 złote PRL. 20 groszy PRL, 2 złote PRL, 5 groszy, 5 groszy, 10 groszy i 20 groszy, i 2 grosze i 10 groszy.